Na dzisiejszym posiedzeniu Gabinetu Cieni rozmawialiśmy o projekcie ustawy, która umożliwi rodzicom rejestrację urodzin dziecka przez internet. To bardzo szczytna inicjatywa, bo rzeczywiście pozwoli młodym rodzicom na to, aby się zajmować dzieckiem, a nie latać po urzędach. A po drugie, numery PESEL rodziców będą przyporządkowane do numeru PESEL dziecka, co powinno ułatwić niektórym organom, chociażby tym wydającym świadczenia socjalne, pracę. Ale pod przykrywką tych wszystkich działań pojawiły się zapisy, które są bardzo kontrowersyjne i bardzo nas niepokoją. Mianowicie służby specjalne mają dostać specjalne kompetencje do tego, aby sięgać po dane informacje o obywatelach. PiS chce, aby dostęp do rejestru stanu cywilnego miały takie służby: CBA, ABW, Agencja Wywiadu, Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. 5 służb. Poza tym, tym służbom będą wydawane odpisy aktów stanu cywilnego. Pytanie brzmi, po co służbom nadzorowanym przez PiS wiedza o tym, z kim masz dzieci, z kim byłeś w związku małżeńskim, czy jesteś w separacji, czy zawiesiłeś tę separację, to tylko i wyłącznie kolejny krok ku inwigilacji obywateli.